I czym wejdziemy do tamtego budynku, to, który wygląda jak hangar na jakieś dość spore gabarytów pojazdy z racji wysokości drzwi metalowych, będę chciał wam pokazać, sam dokładnie nie wiem, jaki zakład mógł się tutaj znajdować. Na pewno mamy rampę taką dość dziwaczną, w takim sporym spadku, jak rampa załadowcza. Tylko przestawię sobie kamerę. Jeden z pierwszych pojazdów, mam nadzieję, że będzie ich więcej. Taka dwukołówka do podpięcia, prawdopodobnie pod ciągnik rolniczy. Jedna z kilku hal, na pierwszy rzut oka odnosi się wrażenie, jakby tu była kiedyś jakaś obora. Taki wózeczek najeżony takimi hakami. Jaki miał charakter, jakie przeznaczenie, no trudno mi jest powiedzieć. Ciekawostką jest to, że przetrwały takie lampy przemysłowe. Co najciekawsze, w okresie, kiedy jest na nie duży popyt. Jeżeli ktoś tworzy sobie wnętrze, iście loftowy, to taką lampę warto jest nabyć. No, takie pomieszczenie, jak widać, z bramkami. Brak instalacji elektrycznej. Ale pomimo tego, zakład nie jest zdemolowany. W oknach przetrwały szyby. I tu jest hala, no chyba najciekawsza, jak dotąd. Pierwszy raz spotykam się z takim ustrojstwem. Naprawdę nie mam bladego pojęcia, co to za maszyna. Na pewno napędzana silnikiem elektrycznym. Patrząc na ten, na to koło, na pasek transmisyjny. Tu zresztą nawet chyba jego część leży. Tu takie uchwyty jakby do obsługi tych haków. Coś jakby, nie wiem, płukanie miało miejsce w tym miejscu. Podesty. Całkiem prawdopodobne, że osoba, która obsługiwała tą maszynę, stała na tych podestach. Zajrzymy, co jest w środku. A w środku jest instrukcja przy obsłudze butli z gazem płynnym. Tak to wygląda. Dobrze, tu mamy jakąś klatkę schodową, z której zapewne skorzystamy, ale nieco później. No i po bokach, przy głównej hali, niewielkie pomieszczenie. Raczej jakieś magazynki, w tym przypadku opakowań. Tutaj klimaty, iście dla osób pałających się fotografią. Zobaczcie, ile zieleni, pleśni tworzy idealne kadry. Okej, nad moją głową świetliki. To jest bardzo niebezpieczne miejsce. Zobaczcie, jak resztki szkła zwisają z konstrukcji metalowej. Korytarz. No, tu też jest ciekawie. Magazyn z wagami. Niejednokrotnie
napotykałem na takie wagi, eksplorując fabryczki. Producentem lubelska fabryka WAG, nie może być inaczej. Zakres ważenia do 200 kg. Dość spory gabarytów. Udźwig wcale nie powala na kolana. Tu mamy flagę tęczową. Dokładnie jakiś parawan plażowy. Zdolna kondygnacja to pomieszczenia produkcyjno-magazynowe, to tak w skrócie. Zobaczmy, co znajduje się na jedynym piętrze tego budynku. Prawdopodobnie mogły się mieścić jakieś szatnie pracownicze, umywalki, kabiny prysznicowe, wydarte już z wyposażenia. Tu zapewne kibelek. Również jego wam pokażę. Czyja to podobizna? Nie bardzo kojarzę osobę. Kibelki na urbexie to takie miejsce chyba jedno z ważniejszych. Także i staram się nie omieszkać tych miejsc. Tu zapewne jakaś stołówka mogła się wtedy zmieścić. Zgryzione zęby czasu oprawy świetlówek. Pomimo tego, że dwie sztuki tkwią na swoim miejscu. Proszę, także ten budynek prawdopodobnie nie ma tak odległej metryki, bo przewody mamy już miedziane. Nie wiem, od których lat zaczął się montaż instalacji wykorzystując miedź, a nie aluminium. Podejrzewam, że jakieś lata 70., ewentualnie 80. Aż korci mnie wejść na ten mostek i zejść nim, ale trochę za wysokie miejsce, żeby się później forsować z zejściem. No i tutaj wcześniej obiecany budynek. Sam do końca nie wiem, czego się w nim mam spodziewać. Dobra, może zaczniemy od tego. Niedostępny. No okej, spodziewałem się jakiegoś tutaj pojazdu. A mam. To jest jakaś chyba dmuchawa, tak patrząc po budowie. Po tym, co znajduje się wewnątrz tej rury. Czy jakaś nagrzewnica. Tam to są spirale metalowe. I wiatrak. Napędzany silnikiem. Jakąś to ma nazwę, już nie pamiętam. No i z takich urządzeń wartych czasu, taka waga, jednoszalowa, prawdopodobnie jeszcze działająca. Tutaj jest duszno, ale to nic dziwnego, skoro dach stanowi blacha. Okej, czyli garaż niekoniecznie okazał się być garażem, skrywać pojazdy. Jest teren tak dość mocno porośnięty, jeszcze się rozejrzę w tym miejscu. Liczę na to, że napotkam na jakieś pojazdy, niekoniecznie rolnicze.
Jakimś tam sposobem przeoczyłem to skrzydło, ale trafiłem na nie od strony zewnętrznej. Także coś niecoś Wam jeszcze z tego obiektu pokażę. Ok, tutaj byliśmy. Teraz jeszcze dwa pomieszczenia, w tym jedno biurowe. Zresztą niekoniecznie biuro. Tu mamy jakąś taką, nie wiem, maszynę, drukarkę chyba raczej. Z takimi jakby kołami zębatymi, chociaż to nie są koła zębate. Że na Urbexie można poznać sporo dotąd niespotkanych wszelakich wynalazków. Tu jak widać pleśń w 100% zadomowiła się. Kolejna łazieneczka. I chyba jedno jedyne biuro. Na pewno pomieszczenie chyba, które najlepiej wyposażone bez problemu do identyfikacji jego charakteru. I tak patrząc na te dokumenty, spisane w 2000 roku, jesteśmy w Ubojni, dowód dostawy żywca wieprzowego na rzecz Agencji Rynku Rolnego, jakiś tam numer faktury łamany przez 2000. Tu zresztą jest jakaś też adnotacja potwierdzona pieczęcią. Także niewielki budynek niewielkiej ubojni. Zobaczcie, jak wygląda szafa, która nie wytrzymała panujących tu warunków, a dokładnie wilgotności. Ten regał też niedługo przestanie. Tu kolejne, tylko puste formularze. Sezon 2 i podzieli los szafy po stronie prawej. Okay, tu mamy jeszcze jakieś naczynia. Potykając na drodze eksploratorskiej jeszcze tego typu talerzyki, nie mogę oprzeć się pokusie sprawdzenia ich cech wybitych na dnie. Tutaj jak widzieliście, zaledwie jedna sztuka i to na dodatek wyrób chiński posiada taką informację. Okej, bezpieczniki. Tutaj prawdopodobnie stara apteczka. Dokładnie, czerwony symbol krzyża. I chyba kiedyś jakiś ptaszek uwił sobie gniazdko na niej. Po kosze identyczne jak niegdyś w szkołach. I tak zastanawia mnie ta konstrukcja, czy to jest jakaś forma czegoś transferu. Zobaczcie, że to jest rurka, która biegnie od wejścia do magazynu z tymi wagami. I tu jakby następowało odłożenie. Teraz już mając tą wiedzę, że jesteśmy w ubojni, to być może te kawały mięsa na hakach wędrowały właśnie do tej części. Także całkiem prawdopodobnie i chyba tak jest, bo dostrzegam obudowę agregatu chłodni. Także to jest chyba główny magazyn z mięsem. No i w tym momencie jeszcze znienawidzoną przez niektóre grupy tęczą.
0905, pytanie 05 to jest 2005, czy 09 to jest 2009? Mało czytelna etykieta na dość mocno skolodowanej gaśnicy. Zobaczcie, i ta konstrukcja biegnie jeszcze do tej części. Tam jest korytarz, który prowadzi do części socjalnej. No to jest bez sensu, żeby taka konstrukcja skierowana była i w tamtą stronę, a tutaj się kończy. Czyli po prostu też pomieszczenie wyłożone glazurą, czyli prawdopodobnie też jakiś etap obróbki mógł się tutaj odbywać. Już większej niespodzianki, jak eksplorując budynek nieczynnej rzeźni, trafić na pojazdy. Gdzieś w oddali piesek się uaktywnił, ale mam nadzieję, że pozwolą mi na przejście i pokazanie wam relikt. To jest chyba Jelcz, tak dokładnie. Komora silnika, no coś tam jeszcze jest. Także nie jest do końca rozkradziony. Transport Mlecz. Tu już numer i nazwa niewidoczna. Chyba wypłowiało na słońcu. Okej, tutaj raczej nie będę wchodził do środka, bo w tych ciężarówkach te stopnie są dość wysoko. Ale tak, z mojej perspektywy to nie jest tak tragicznie. A tym zginął zegar. Ale wnętrze całkiem. Duże pojazdy od kilkunastu lat tkwią. Tam zresztą mamy jeszcze drugi. Tu nam ktoś ułatwił sprawę zajrzenia do kontenera chłodni. Jakby ktoś nie wiedział, jak to wygląda. Konstrukcja stalowa, wypełniona styropianem z agregatem chłodniczym. Zobaczcie, jak mamy piękną pajęczynę na tym otworze. Zresztą mi bez tego okienka udałoby się zajrzeć do środka. No i zobaczcie, podobna konstrukcja, jaką oglądaliśmy przed momentem w pomieszczeniu. Takie szyny do wieszania tuszy. No i tak wypełnione auto jechało w głąb Polski. Dobra, tutaj za bardzo się nie będę wychylał z racji tego, że naprzeciwko mam dom mieszkalny. Wprawdzie już nie chłodnia, ale też ciekawy. I co najciekawsze, w dużo lepszym stanie. Komplet świateł. Dobra, no to wygląda, że to chyba wszystko z tej nieczynnej od kilkunastu lat ubojni. Tam mam jeszcze taki ogródek, zresztą wydzielony z całego tego terenu z takim zasobem. Okej. Żegnam się z wami i no i do zobaczenia przy kolejnym filmie. Także was gorąco pozdrawiam. Dzięki za komentarze, za suby, za paluszki w górę. Do zobaczenia.